Cześć, z tej strony Legalna Marta i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii. Power BI służy nam m.in. do wizualizacji danych. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób prosto możecie podpiąć Power BI-a, czy to do swojego Microsoft Teams, czy do zespołu w Teamsie, żeby zwizualizować pewne dane, żeby otrzymać dynamiczne wykresy, czy też dashboardy. Zapraszam. I zaczniemy sobie standardowo od zespołu w Microsoft Teams. Przechodzimy sobie do zakładki zespołu, wybieramy na przykład zespół HR, kanał ogólny i dodamy sobie właśnie raport Power BI-owy tutaj. Czyli pod plusikiem we wszystkich naszych kartach dodamy sobie Power BI-a. I teraz, jeżeli go tutaj nie macie, nie możecie znaleźć, to zawsze z pomocą przyjdzie Wam tutaj ta wyszukiwarka. Ale my go mamy tutaj od razu, Power BI to jest ta żółta ikonka. I teraz po wybraniu wyświetlą nam się podpowiedzi. Jeżeli mamy już stworzone jakieś obszary robocze, mamy je tutaj do wyboru, możemy sobie wybrać na przykład Sales i teraz HR-y chcą wiedzieć, jaka jest sprzedaż. Pokaż pasek akcji, możemy to zaznaczyć, oraz opublikuj w kanale wpis dotyczący tej karty, jeżeli nie chcemy, żeby we wpisach pojawiła nam się informacja o tym, że dodaliśmy Power BI jako nową kartę, to nie musimy tego zaznaczać. My sobie zostawimy, klikamy zapisz i dodajemy teraz Power BI do naszego zespołu. Teraz załadowało nam się bardzo dużo różnych danych i teraz każdą tą daną możemy tutaj w dowolny sposób wyedytować, skopiować razem z podpisem, zastosować jakiś lejek filtrów, wyeksportować dane czy uzyskać analizy dotyczące jednej konkretnej wartości. Możemy też wyedytować te wszystkie wykresy, one nie muszą wyglądać w taki sposób, to wszystko tutaj możemy sobie dostosować. Ale dla nas najbardziej istotne jest to, że cały ten Power BI jest zakotwiczony w Teamsie. I my teraz pracując z naszym zespołem, możemy wspólnie na takich raportach, czy też właśnie na takich dashboardach pracować. Poniżej, podobnie jak w Excelu, mamy różne zakładki, różne arkusze. Tutaj widzimy, że możemy sobie wyświetlić również te dane w inny sposób. Niestety, jak widać, wizualizacje mapy nie są u mnie dostępne, więc mogę też sobie ten element wyedytować. Tak naprawdę tutaj pod tym ołóweczkiem edytuj możemy sobie pozmieniać przeróżne informacje, które się tutaj znajdują. Weźmy sobie jeszcze kilka innych wykresów, zobaczmy jak to może wyglądać i jeszcze trendy. Oczywiście możemy sobie tutaj wybrać region, żeby zobaczyć dane, które dotyczą na przykład tylko Europy. Spójrzmy od razu, te wykresy nam się tutaj dynamicznie zmieniają. Spójrzmy na Azję, zupełnie inne wartości. Możemy też tutaj wybrać katalog produktów, na przykład wszystko to, co dotyczy gamingu. I od razu widzimy, że na wszystkich wykresach te dane również nam się pozmieniały. Bardzo przydatne jest to, że tutaj pod przyciskiem plik możemy sobie ten plik pobrać, wydrukować, osadzić, wygenerować kod QR, ale też możemy wyeksportować na przykład ten jeden konkretny widok do Excela, PowerPointa albo do PDF-a. Czyli możemy pozakładać różne filtry, na przykład gaming w Azji i od razu możemy sobie to wyeksportować do PDF-a. Mogę oczywiście też to udostępnić gdzieś dalej i możemy też od razu rozpocząć czat w aplikacji Teams. Uzyskać analizy, wyedytować i możemy również przypiąć sobie do pulpitu nawigacyjnego lub otworzyć w aplikacji. Ale poza dodawaniem Power BI do zespołów możemy go dodać również w czacie, podczas rozmowy, czy to na czacie grupowym, czy na czacie z pojedynczymi osobami. I teraz spójrzmy. Mamy czat, tradycyjny czat z Markiem. Tutaj mamy plusik. I tak samo jak w zespołach, klikamy plusik i możemy dodać jakąś aplikację. I właśnie w tym miejscu możemy sobie dodać naszego Power BI-a. Dodaję Power BI. Tym razem wybierzemy sobie jakiś inny raport. Klikam zapisz. I możemy sobie teraz tutaj przeprowadzać jakąś analitykę z Markiem właśnie na takim dashboardzie. Tutaj mam taki krzyżyk, bo akurat nie mam włączonego pewnego składnika. I właśnie w taki sposób możemy pracować jeden do jeden z Markiem na czacie, ale mogę też dodać w spotkaniach taki raport. Spójrzcie, wejdziemy do kalendarza. Mamy tutaj spotkanie cykliczne. Wchodzę sobie w to spotkanie. I do takiego spotkania możemy też dodać jako zakładkę, też plusikiem, tak samo jak w zespołach, tak samo jak w czacie. Klikam plusik, dodaj kartę, wyszukujemy Power BI-a i wybieram jeszcze inny raport. I najlepsze w tej funkcjonalności jest to, że te spotkania odbywają się co tydzień. Co tydzień w środę sprawdzamy, jak wygląda nasza analityka. I teraz na czacie, oczywiście na czacie, będziemy mieli historię z naszych spotkań. I tutaj na czacie będę mogła mieć dostęp również do tych naszych raportów. Spotkanie w celu omówienia umowy, spotkanie w sprawie raportu, spotkanie w sprawie umowy, spotkanie z szefem. Tutaj też jest właśnie plusik, czyli cała historia z naszego spotkania, które odbywa się co tydzień, jest tutaj również na naszym czacie. I też na czacie możemy z tego skorzystać.
Ale za chwileczkę mi powiecie, przecież tych raportów może być mnóstwo w różnych miejscach i na czacie, i w zespołach, i w spotkaniach. Jak nad tym zapanować? Mamy tutaj bardzo przydatną wyszukiwarkę, uwielbiam wyszukiwarkę w Teamsie. I klikamy sobie w takim razie w wyszukiwanie. I tutaj nietradycyjnie, tak jak dotychczas, że wpisujemy sobie po prostu jakieś frazy, tylko najpierw wzmiankujemy małpka, Power BI i teraz mogę tutaj wyszukać. Możemy przeszukać nasze obszary robocze, na przykład mogę wpisać sales i znajduje mi tutaj różne pulpity i różne miejsca. Na przykład możemy sobie otworzyć, możemy też zasubskrybować. Ja otwieram tego jednego konkretnego Power BI-a, czyli tak naprawdę przeszukuję nie Teamsy, tylko Power BI-a, bo z tego obszaru roboczego jeszcze nie korzystałam, a jednak jestem w stanie go sobie tutaj odnaleźć. I spójrzcie, tego jeszcze Wam nie pokazywałam, a weszłam sobie do tego przez wyszukiwarkę, czyli nie muszę wchodzić po lewej stronie w Power BI-a, czy dodawać tego w zespołach, czy w czacie, czy w spotkaniach. Właśnie przez wyszukaj możemy odnaleźć konkretny raport. Jeżeli chcemy uzyskać dostęp do Power BI-a nie tylko z poziomu zespołów, ale tutaj z naszego menu po lewej stronie bezpośrednio, możemy kliknąć te trzy kropki i nie ma tutaj na razie Power BI-a, musimy go odszukać. Wpisujemy sobie Power BI, odkrywaj szczegółowe informacje, klikamy i mamy tutaj informację dodaj. Musimy dodać, nie mamy jeszcze tego w naszym Teamsie, mimo tego, że w zespołach już jest. I teraz po lewej stronie pojawiła nam się ikonka Power BI-a. Mamy teraz dostęp do nieco większego zasobu. Mamy tutaj dwa nasze raporty, które powstały. Możemy też analizować zużycie aplikacji Teams i mamy tutaj takie, już można powiedzieć, gotowe, zalecane raporty, które możemy sobie wygenerować. Mamy tutaj również metryki, aplikacje i tu jest właśnie ten mój obszar roboczy, do którego mogę sobie przypinać też moje ulubione raporty. Pokażemy sobie, jak wygląda taki raport dotyczący Teamsów. Sprawdzam moją ostatnią aktywność. Wybierzemy sobie ostatnie 90 dni, bo w ostatnich 30 dniach tutaj za dużo się nie działo i widzimy, jak tutaj wyglądało ostatnio udostępnianie ekranu, czy też na przykład udostępnianie swojego wideo i udostępnianie dźwięku. Widzimy tutaj też podsumowanie na przykład odpowiedzi na kanale, czy chociażby wysłanych wiadomości na czacie. Różne raporty możemy sobie generować już automatycznie z Power BI, nie musimy niczego tworzyć, podstawiać żadnych danych, bo Microsoft 365 te dane już posiada. Jak widzicie, jest to bardzo proste, samodzielnie możecie dodać Power BI i korzystać z niego już dzisiaj, bo jest on zawarty nawet w tej podstawowej subskrypcji Microsoft 365. Zachęcam do obserwowania na LinkedInie i do subskrybowania na YouTubie po więcej takich filmów. Do zobaczenia!